Witam wszystkich serdecznie po bardzo długiej przerwie, która trwała dziś około 2 miesięcy, no w sumie nawet dokładnie, prawie dokładnie 2 miesiące. Jak na warunki blogersko-youtuberskie to jest to bardzo długi okres czasu, ale był on spowodowany moim wyjazdem. Także w kolejnej części filmu wszystko wytłumaczę. Jeśli zaś chodzi o samą grę Euro Truck Simulator, to widzę, że się sporo zmieniło. Mamy nową łatkę 1.3 i 1.3.1. Także pokrótce postaram się opowiedzieć w trakcie gry na temat tej łatki oraz dlaczego mnie nie było i co się z tym wiąże na przyszłość, że tak powiem. Tu oczywiście informacja jest na temat tej łatki, ja już mam ją zaaplikowaną. Pierwsza sprawa, która się rzuca w oczy od razu po odpaleniu gry i ujrzeniu tego ekranu, to jest oczywiście edycja istniejącego profilu. A ma ona taki wymiar, że możemy sobie edytować płeć, możemy sobie edytować model ciężarówki, logo firmy oraz nazwę firmy oraz bardzo dobra rzecz dla modderów, czyli aktywacja modów i jakby ich dezaktywacja, czyli możemy sobie wrzucić mnóstwo modów i do konkretnych profilów te mody przystosowywać, włączać, włączać, wyłączać, jak to woli. Ja w poprzednim filmiku nagrywałem na mapie Rise Project. Teraz ją usunąłem, żeby po prostu nie krzaczyło mi się, bo nie wiem jak ona zareaguje z patchem 1.3.1, także akurat mam mało czasu i nie chcę ryzykować. Także wywaliłem mapę Rise Project, zostawiłem sobie tylko tekstury z tej mapy, tekstury asfaltu i drogi, które są bardzo fajne, a resztę zostawiłem. Także jeśli ktoś ma moją paczkę modyfikacji, którą tam umieszczę zawsze pod filmami, to może sobie wywalić mapkę Rise Project i tam bodajże chyba jeszcze modyfikację dźwigu KVM. Też nie używam już tego. No dobra, to lecimy z tym koksem w takim razie. Dziś pojedziemy sobie po terenie Niemiec i będziemy jechać z... Właśnie skąd? Zaraz wam powiem. Z Hamburga do Salzburga. I pojedziemy sobie lądówkami. Większość trasy 3/4 widzę to będą lądówki. No te trasy są po prostu, te drogi są ciekawsze niż autostrady. I zobaczymy co ciekawego nam tutaj przyniesie. One nie są odkryte przeze mnie, jeszcze akurat tędy nie jechałem. Tu się zastanawia jeszcze, czy pojechać trójką na zachód i wskoczyć na tą lądówkę, na tę lądówkę przez Monachium. Zobaczymy jeszcze. Z opcji, które jeszcze dodał patch, to jest możliwość włączenia automatycznego retardera, automatycznego hamulca silnikowego i automatyczny start silnika bodajże był. Także te dwie nowe opcje przybyły oraz wsparcie dla walut w państwach, które występują w grze. No tak, to jest euro, jest czeska waluta, korona, Wielka Brytania, czyli funt, polskie złoty i HF, to jest chyba frank, ale nie wiem jaki. Także ja sobie ustawiłem polskie pieniądze. No i cóż, jedziemy w takim razie i będę sobie tam opowiadał po drodze. Co i jak, dlaczego. No to zaczynamy w takim razie. Automatyczny start silnika miałem wyłączony, bo jest to mało realne, więc... Wyłączam takie opcje. No i co, wjeżdżamy dzisiaj na naczepie typu flatbed, czyli na platformie odkrytej. Nie te zbiorniki, tylko tam co z tyłu stoi, to jest jakaś tuba, mówiąc tak prowizorycznie. Podjedziemy sobie tutaj pod stanowisko wyboru ładunku i pojedziemy dalej. Kanał wentylacyjny.
Tak się to fachowo nazywa. Czyli z Hamburga do Salzburga. A, Salzburg jest w Austrii, ale to tylko będzie jakby mała część tego państwa. Dobra, lecimy z tym koksem. Dawno nie jeździłem, 2 miesiące przerwy, także niewykluczone, że jakieś babole postaną podczas jazdy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak się jeździ takim kolosem. Oczywiście model zostaje cały czas ten sam, czyli moja Scania. Nowa R-ka w malowaniu Black Amber. O, całkiem nieźle. Dobra, lecimy z tym koksem. Więc co tam nam nowego ta łatka przyniosła? No sporo nowości. Dosyć ważną taką nowością są właśnie dwie nowe licencje na Iveco i na Volvo. Tego brakowało. Także został nam tylko Mercedes, z tego co pamiętam. Jako jedyny się wyłamał, jak na razie. I nie może dojść do porozumienia ze SCS w sprawie licencji. No ale to jest Mercedes, oni mają swoje prawa. I oni tak jakoś właśnie dziwnie postępują, zarówno na polu samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Kolejna nowość to jest to, co wam wcześniej pokazałem. Na ekranie startowym możemy sobie przeprowadzić edycję profilu oraz najważniejszych jego parametrów, a także panel aktywacji modyfikacji nam doszedł. To też wam pokazywałem. Kolejna rzecz to jest zmiana fizyki, a dokładnie chodzi o to, że dodano masy ładunków. Także teraz, jak zdążyliście zauważyć, jeśli ktoś z was zwrócił uwagę, to przy ładunku, przy naczepie widnieje masa, jaką ciągniemy. Akurat ten kanał wentylacyjny ma 12 ton, to tam nie ma rewelacji, bo jak widzieliście, niektóre ładunki miały po 25 ton. Ale to jest jakby krok naprzód, jeśli chodzi o ten nasz taki realizm w grze. Mnóstwo takich pomniejszych poprawek, jak eliminacja jakichś błędów typu gdzieś tam linii wysokiego napięcia na środku drogi, czy jakieś wycieki pamięci podczas słuchania radia, muzyki, ewentualnie jakieś błędy spowodowane utratą jakichś tam plików konfiguracyjnych po usunięciu modów, no takie tam po prostu szczegóły, że tak powiem, pierdoły, które tam w pewnym sensie w tle utrudniały grę. Co tam też jeszcze było? 200 poprawek na mapie według producenta, twórcy gry. Także trochę tego jest. Co tam jeszcze było? 190 nowych stacji, sporo polskich, więc tu też dosyć spore udogodnienie dla ludzi, którzy sobie lubią posłuchać muzyki w trakcie jazdy. I tak naprawdę to chyba najważniejsze rzeczy z tych nowości w tej łatce. Coś tam jeszcze było, ale już nie pamiętam tak naprawdę, co tam dokładnie było. No i teraz tak, zasłoniłem sobie światło. O, widać. Próbuję sobie przypomnieć, ale nie mogę. Edycja modów, znaczy tak, aktywator modów, edycja profili, licencje na Volvo i Iveco, fizyka.
Aha, dodano nam, ale o tym mówiłem, że możemy sobie wybrać automatyczny retarder i hamulec silnikowy właśnie. O tym była mowa. A jak już jestem przy tym temacie, to wyszedł nowy mod realistycznej fizyki jazdy. To jest ten mod tworzony przez, znaczy nie wiem, czy on jest tworzony przez tego człowieka akurat, ale wiem, że ten człowiek zamieszcza na YouTubie filmiki odnośnie tego modu. To jest Oscar Lee. I wersja 1.7, czyli dostosowana już do patcha 1.3.0 i 1.3.1. No i ona jest jakby lubię to słowo, zunifikowana, czyli jest dostosowana do wszystkich wersji napędowych od 4x2 po 6x2 bodajże, tak, i 6x4. I z tego co widziałem na filmiku, jest już zrobiona ciężarówka z napędem, ma 4 osie. I teraz nie wiem, czy ona jest 8x4 czy 8x6, ale w każdym razie jest dostosowana ta fizyka już nawet do takich wymysłów w tej grze. Teraz przydałoby się jakiś tempomacik tutaj zarzucić, połóweczkę damy i no do 70 to tak na spokojnie. O! I możemy sobie jechać. I ta nowa fizyka wprowadza między innymi jakieś tam zmiany w retarderze i w hamulcu silnikowym. On jest chyba bardziej delikatny, subtelny, że tak powiem. Tam w opisie wszystko ładnie jest napisane. Akurat nie ma pliku README w samej modyfikacji, ale na YouTubie, na kanale właśnie tego gościa, Oscar Lee bodajże się nazywa. Wszystko jest ładnie opisane. Także tego moda chyba też nie znajdziecie na wszelkich stronach traktujących o modyfikacjach, bo on tam zastrzegł sobie, że nie wolno tego moda wynosić i trzeba bezpośrednio chyba z opisu pod filmem sobie ściągnąć ten mod. Przynajmniej ja na wszelkich stronach poświęconych modyfikacjom do ETS-2 nie widziałem tego moda, także pobrałem bezpośrednio z linka, który on sam udostępnił w opisie pod filmem na kanale YouTube. No dobra, ale to już tak nawiasem mówiąc, nie wiem czy zauważyliście, ale też mam nowe tekstury drogi wgrane. Zostawiłem je sobie po prostu jako spadkobierca. Może tak można tak nazwać, spadkobierstwo po mapie Rise Project, którą usunąłem. A akurat te tekstury drogi mi się bardzo podobają, także zostawiłem sobie, one nie kolidują tutaj z niczym. Z żadnymi innymi modyfikacjami, także są oddzielnym plikiem, więc spokojnie można zrobić taki manewr. No ale dobra, dość już może pierdzielenia o tej grze. No i tak się już nasłuchacie o tej grze na innych kanałach, naczytacie się, także ja już wam nie będę tutaj zanudzał, ale muszę się tak po części wytłumaczyć z mojej nieobecności. Znaczy wytłumaczyć. To nie ma się za tłumaczyć, po prostu takie życie i człowiek dąży do tego, żeby jakoś się tam w miarę dobrze przeżyć i godnie, więc szuka różnych rozwiązań. No i takie właśnie rozwiązanie się pojawiło. A o co tu chodzi? Otóż właśnie jak wspominałem w tych filmikach z początku stycznia, które były właśnie ostatnimi filmikami przed tą długą przerwą, gdzie mnie nie było, dwumiesięczną, no że wyjeżdżam na planowo 4 miesiące. Tam zbytnio nie chciałem zdradzić, gdzie ja jadę, po co i na co, żeby nie zapeszać, bo to wszystko tak wisiało jakby na włosku. Nie było pewne, ale w końcu się udało. Otóż jestem w tej chwili, znaczy w tej chwili, no w tej chwili jestem na urlopie tygodniowym, ale ta moja nieobecność związana jest właśnie ze służbą przygotowawczą w wojsku, w jednostkach lądowych w Poznaniu dokładnie. Jestem w tej chwili w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. No i szkolę się tak naprawdę. W tej chwili mamy szkolenie podstawowe 3 miesiące, czyli od stycznia do końca marca. A cały kwiecień to jest szkolenie specjalistyczne. A ja mam wpisane specjalizację jako kierowca BWP, czyli bojowego wozu piechoty. To jest taki mały czołg, jak to mówią. Taki transporter gąsienicowy opancerzony na gąsienicach, właśnie.
Nie wiem, pewnie osoby, które tam interesują się militariami, to wiedzą co i jak. To jest dosyć stara konstrukcja rosyjska. W Rosji to oznaczenie ma BMP. Dokładnie to jest bojowa maszyna piechoty, czyli taki właśnie bojowy wóz piechoty w języku polskim, tłumacząc to na nasz język. A jest bardzo stary sprzęt, lata 60. czy 70. On jest jeszcze używany, powoli już wypierany przez te kołowe transportery opancerzone Rosomaki, które się bardzo dobrze spisują, szczególnie na misjach zagranicznych, między innymi Afganistan. Także powoli wychodzą z tych BWP-ów, ale one są cały czas jakby na wyposażeniu wojsk lądowych w Polsce, także cały czas potrzebują ludzi, którzy potrafią tym, będą potrafili tym jeździć. No i właśnie ja mam taki przydział na kierowcę tegoż właśnie bojowego wozu piechoty. I tak się akurat złożyło, że właśnie przez cały styczeń był ten taki najbardziej intensywny okres szkolenia. To jest tak zwany okres do przysięgi. Kiedyś to była tak zwana unitarka, jeszcze jak była zasadnicza służba wojskowa. Teraz jest to, no, nie ma to nazwy w sumie, ten okres, niektórzy też to nazywają unitarką. No do przysięgi po prostu nie mieliśmy możliwości wyjścia w ogóle z jednostki, nie było przepustek, byliśmy tam zamknięci, nie było możliwości opuszczenia terenu, powrotu do domu. No, ja mam do domu kawał drogi z Poznania, bo pociągiem jest to 400 km, ale jadąc samochodem to jest 450. Także pociągiem przy bardzo dobrym połączeniu to jadę 7 godzin, mam tam jedną przesiadkę samochodem, też w tych granicach się jedzie 6-7 godzin, także kawał drogi jest. No i po przysiędze udało mi się załapać te dwie przepustki, ale to wiadomo jak przepustka wygląda, w piątek sobie jadę do domu, przyjeżdżam w nocy, sobota jedyny dzień, gdzie jestem w domu, niedziela powrót, także przyznam się wam szczerze, że nawet nie miałem czasu, nie chciałem siadać do komputera i kombinować cokolwiek przy komputerze, nagrywać jakieś filmy czy tego typu historie, bo po prostu nie miało sensu. Tak naprawdę jak teraz mam ten urlop tygodniowy, on do niedzieli trwa, no to znalazłem jakby czas i chęci, bo strasznie mnie ściągnęło do tego, żeby nagrać jakiś film i pojeździć sobie ciężarówką. To najpierw musiałem ogarnąć wszystkie maile, które do mnie przychodziły, a było tego mnóstwo. Jak sobie odwiedziłem skrzynkę i zobaczyłem, że jest 500 maili, to troszeczkę się przeraziłem, ale coś tam udało mi się to ogarnąć. Oczywiście tam gro maili, tam bodajże 400 to były takie jakieś informacje w stylu, że ktoś przesłał film, ktoś zasubskrybował kanał, coś tam się gdzieś dzieje na jakimś Twitchu, na YouTubie, jakieś tam promocje gier z CDPPL i tych innych tam różnych gier online i tych portali. Także praktycznie tylko 100 maili to były, znaczy tylko, no w sumie to jest dosyć spora ilość, bo 100 maili traktowało głównie o tym, że ktoś opublikował komentarz do jakiegoś filmu, bądź ktoś napisał do mnie maila prywatnego. No i postanowiłem na wszystkie maile po prostu odczytać i w razie jakichś pytań odpowiedzieć, także ci, co dostali odpowiedź w cudzysłowie po 2 miesiącach, że tak powiem, to nie miejcie mi tego za złe, ale po prostu siadając teraz dopiero do tych maili, odczytałem wiadomości z powiedzmy z początku stycznia i zabrałem się do odpisywania na te pytania, na te maile, także podejrzewam, że wiele pytań już było nieaktualnych, bo ludzie wypytali o tą mapę Rise Project, o to jak usuwać modyfikacje, także, ale ja chcąc być skrupulatnym po prostu chciałem odpowiedzieć wszystkim na te maile, więc podejrzewam, że niektórzy się zdziwili widząc odpowiedź po 2 miesiącach, także nie miejcie mi tego za złe, ale nie lubię mieć jakby niedokończonych spraw. No i tak to właśnie wygląda. A co tu w sumie jeszcze wam poopowiadać? No, mógłbym wam dużo na ten temat mówić, bo dzieje się tam sporo podczas takiego szkolenia. I dobrego, i złego, że tak powiem. Ale kilka ciekawostek może teraz właśnie jak wrócę, czyli to będzie w niedzielę wracam tam do Poznania. To będzie 11, dobrze mówię, 10? 10 marca to będzie i od razu za tydzień, zaraz mamy egzaminy,
Egzaminy to jest dosyć ciekawa sprawa, bo tak naprawdę składa się z kilku etapów taki egzamin. To jest egzamin, który jakby zakończy tę część szkolenia podstawową, czyli w cudzysłowie część szkolenia podstawowa to jest część, która ma nas zapoznać jakby z podstawowymi tajnikami wiedzy, umiejętności tam takich taktycznych, szkoleń ogniowych i takich innych pierdół. Tylko oni to tak ładnie nazywają we wszystkich tych systemach szkolenia, a potocznie mówiąc, po prostu mamy wiedzieć, jak żołnierz ma się zachować na polu walki w różnych sytuacjach oraz ma umieć po prostu strzelać. No i taki egzamin się dzieli na egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny oraz egzamin z wychowania fizycznego. No, to wychowanie fizyczne jest bardzo ważne, jak to nam powtarzają non-stop, że w systemie szkolenia żołnierza egzamin fizyczny odgrywa bardzo dużą rolę, bo żołnierz musi być po prostu wysportowany i takie tam różne pierdoły, gadanie po prostu. Ja to się z tego śmieję w sumie, bo te ich takie właśnie oficjalne stanowiska na temat szkolenia to czasem często śmiesznie brzmią, no ale wiadomo o co chodzi. No. Tak naprawdę żołnierz musi być, jakąś tam kondycję fizyczną mieć i że tam nie zdechnie po kilku kilometrach, jak tam daje po tym poligonie. No i wygląda to tak, wiadomo, teoria to teoria, takie różne dziwne przedmioty mieliśmy, mamy w sumie nadal. No to takich tam popularnych typu łączność, nawiązywanie łączności, ewentualnie taktyka, terenoznawstwo, no po takie różne jakieś dziwne przedmioty jak armia obcych państw i rozpoznanie, czy obrona przeciw broni masowego rażenia oraz takie powszechna obrona przeciwlotnicza, no takie różne dziwne przedmioty, o których ja nigdy nie słyszałem. Podejrzewam, że część z Was ma te zagadnienia, które ja tutaj mam, miała w szkole średniej na przedmiocie przysposobienia obronnego, bo za moich czasów, że tak powiem, nieładnie, to przysposobienie obronne to w sumie opierało się tak naprawdę na jakichś tam dziwnych i nie mających nic z przysposobieniem obronnych zagadnieniach. A teraz wiem, że na przykład na przysposobieniach obronnych i prezentacja masek przeciwgazowych i nawet są ćwiczenia praktyczne zakładania tych masek, jakieś tam odzież ochronna i takie różne rzeczy, nawet o broni co nieco jest. Także ja tego nie doświadczyłem, wiem, że w obecnych czasach to przysposobienie obronne troszeczkę lepiej jest traktowane. Także ja akurat nie znałem takich przedmiotów. No i taki... O, co ja tu mapę załączyłem niepotrzebnie. Chciałem tempomat. Pomyliłem się w przyciskach. No i wiadomo, teoria to teoria, czyli jakieś tam pytania testowe i inne pierdoły. Wiadomo, trzeba się tego nauczyć, jakieś regulaminy. Regulamin w wojsku to jest w ogóle niezła książka, że tak powiem, około 500 chyba punktów. Także trochę tego jest. Oczywiście tego wszystkiego człowiek na pamięć się nie jest w stanie nauczyć, ale jakieś tam podstawowe terminy, jak kto to jest przełożony, jaki rozkaz, co to jest rozkaz, czy tam tego typu podobne sytuacje trzeba znać na blaszkę. No i z tego między innymi też będzie ten test. No ale wracając do egzaminu praktycznego, no to jest dosyć fajna sprawa, bo znaczy fajna. Niektóre rzeczy są dosyć ciekawe i ja rozumiem, ale niektóre są po prostu, jak to mówią, z dupy wzięte. To są tak zwane normy, czyli normy z danych przedmiotów. I są normy ze szkolenia ogniowego, są normy z łączności, normy z terenoznawstwa, z taktyki. No i niektóre normy to są takie praktyczne, że tak powiem, no, dzięki którym po prostu osoba wyszkolona, żołnierz, jakby poradzi sobie w jakichś tam trudnych sytuacjach, jak chociażby wyznaczanie marsz na azymut w terenie, czy jakieś tam takie praktyczne elementy jak rozkładanie broni, czy składanie broni, ładowanie magazynka, czy ewentualnie zakładanie maski przeciwgazowej. No ale są też takie dziwne normy jak czołganie się na czas, ewentualnie holowanie rannego na czas, też wszystko w postawie leżącej.
O, tutaj mamy skręty, żebym nie przestrzelił, bo będzie wesoło. Spokojnie sobie przejdziemy i dalej będę kontynuował. No i coś mi się free track zacina. Niedobrze, niedobrze. Dobra. Trudno się mówi. Na czuja pojedziemy. Gdzieś pewnie słońce odbija. Zaraz będę musiał to sprawdzić, o co tu chodzi. Jest tu gdzieś miejsce, żeby się zatrzymać? Nie ma. Dobra, inaczej zrobimy. Ja sobie zapauzuję, wyłączę na chwilę nagrywanie, zaraz zobaczę, o co tam chodzi w tym moim free tracku i zaraz wracam. No dobra, jestem z powrotem, tam jakieś małe problemy miały z odczytem odblasków na czapeczce. Dobra, jedziemy dalej. O, teraz jest elegancko. No i właśnie, te dziwne takie normy są, jak ja to nazywam, z dupy wzięte po prostu, które tak naprawdę do niczego się nie przydają. No ale po kolei. Tam takie pojedyncze normy, jak powiedzmy norma z terenoznawstwa, gdzie... Oj, i znowu. No, tu namieszałem sobie. Wyłączamy. Dobra, będziemy jeszcze jeden skręt mieli. Norma z terenoznawstwa to musimy po prostu wyznaczyć azymut, umieć wyznaczyć azymut oraz umieć maszerować na azymut, tak zwany, czyli podaje nam kierunek taki instruktor, a my musimy po prostu tak zorientować mapę oraz tak ustawić busolę, żeby móc maszerować w kierunku tego azymutu i tam się nie zgubić w terenie. No to w sumie to nie jest taka trudna sprawa, bo tam troszeczkę teorii i ćwiczeń i można to sobie łatwo wyznaczyć. Z kolei z łączności jest taka norma dosyć ciekawa, czyli nawiązywanie łączności na radiostacji. My to robimy na tak zwanym Radmorze, taka dosyć popularna radiostacja w Polsce, w polskiej armii. No dosyć mała, lekka, wygląda jak krótkofalówka, ręczniak tak zwany. Także ta norma polega na tym, że trzeba po prostu ustawić żądaną częstotliwość i trzeba nawiązać łączność z drugą radiostacją, gdzieś tam się znajdującą w jakiejś tam określonej odległości. Ale to też nie jest jakieś tam trudne zadanie. Można sobie z tym łatwo poradzić. Z kolei normy ze szkolenia ogniowego to są właśnie te normy. Ich jest najwięcej, bo to jest m.in. norma rozkładania i składania na czas kałasznikowa, czyli tego KBK AKMS-u, karabinka. Najbardziej chyba popularnego w polskiej armii i na wschodzie, że tak powiem, w ogóle chyba najbardziej popularna broń na świecie dzięki właśnie swoim właściwościom i tym, że używają ją chyba większość partyzantów. Tę broń używa w różnych krajach na całym świecie. Oraz ładowanie magazynka na czas i jest jeszcze taka norma w szkoleniu ogniowym, gdzie ona na sygnał tam powiedzmy instruktora podbiegamy kilka metrów, rzucamy się na glebę do postawy leżącej, odpinamy magazynek, wyjmujemy drugi z ładownicy, podpinamy, tamten chowamy, przeładowujemy, zabezpieczamy broń i przyjmujemy postawę leżącą. I to trzeba zrobić tam oczywiście w określonym czasie. Och, się rozpędziłem, a tu takie ładne zakręty mamy. Niby było zaraz. No i na przykład tak... jeśli chodzi o te czasy, to przykładowo ładowanie magazynka to magazynek od kałasznikowa ma 30 nabojów. No i te 30 nabojów trzeba załadować, żeby dostać piątkę w... poniżej 45 sekund. To jest właśnie piątka, no i później tam jest 50 sekund, to jest
czwórka i 55 to jest trójka, czyli zaliczenie. No, powyżej jak się 55 sekund załaduje ten magazynek, no to niestety jest to zasada dwuja tak zwana, bo w wojsku nie ma jedynek niedostatecznych, tylko są dwuje. Tak jak kiedyś w systemie nauczania było. Czyli ta czynność by była, ta norma by była niezaliczona. No a powiem wam szczerze, że to wcale nie jest proste zaliczenie tej normy. Chociażby osiągnięcie tego czasu 55 sekund, żeby załadować te 30 nabojów, bo bardzo dużo zależy od magazynka. Każdy właśnie tam żołnierz ma przydzielone podczas tego szkolenia, no ma przydzieloną broń własną, w cudzysłowie własną oczywiście, oraz 4 magazynki. No i tutaj trzeba po prostu troszeczkę sprytem się wykazać, bo trzeba ten magazynek sobie przygotować, trzeba go po prostu rozebrać. I porządnie wyczyścić i naoliwić. I wtedy jak tam jest w górnej części magazynka tak zwany donośnik, potocznie zwany podajnikiem, który podaje naboje do komory nabojowej w kałachu, no on jak lekko chodzi, jest odpowiednio naoliwiony, tarcie po ściankach jest dosyć małe, także wtedy można tą normę wyrobić w dobrym czasie. Bo jak magazynek jest zapiaszczony, jest jakiś tam zasyfiały, zabrudzony, to ten podajnik strasznie ciężko chodzi i wtedy naprawdę trudno jest te naboje wciskać, a samo w ogóle wciskanie naboi też nie jest rzeczą prostą, bo one się wyślizgują z rąk, one leżą jakby rozsypane losowo przed osobą, która ładuje te naboje do tego magazynka, także czasem one są po prostu zaolejone z różnych magazynków, więc ślizgują się z rąk, wypadają. Także tutaj ważna rzecz to jest właśnie magazynek, między innymi dobrze przygotowany magazynek. Z kolei rozkładanie i składanie karabinka to też do łatwych nie należy, szczególnie rozkładanie, bo rozkładanie jest... Czas na rozkładanie jest też taki dosyć wyśrubowany, ja już teraz nie pamiętam dokładnie, ale tam jest chyba 15... 14 sekund? Czy 15 sekund to jest na piątkę, czy później tam jest 18, to jest chyba na zaliczenie, powyżej 18 to jest niezaliczone. No a taki kałach się składa z kilku elementów, także możecie sobie zobaczyć na YouTubie, są filmiki jak się rozkłada kałasznikowa, a tam pokrótce to jest tak, że zaczyna się oczywiście od odpięcia magazynka, później następuje trzeba odbezpieczyć broń, oddać strzał kontrolny, już się nie zabezpiecza wtedy broni, zostaje ona odbezpieczona. Inaczej, pokręciłem. Odpina się magazynek, odbezpiecza się, przeładowuje, oddaje strzał kontrolny. Później trzeba właśnie zdjąć wycior, to jest taki pręt pod lufą, dzięki któremu możemy czyścić lufę oraz inne elementy karabinka. I następnie zaczynamy od góry, to się zdejmuje pokrywę komory zamkowej, później element powrotny. To jest takie pręciki ze sprężyną, które jakby powodują cofanie się suwadła z tłokiem. Później się wyjmuje właśnie suwadło z tłokiem. Odpina się zamek od tego suwadła, wykręca się go i się zdejmuje rurę gazową. I tak naprawdę kałach rozebrany. No to jest troszeczkę tych elementów jest, one są tak w sumie ściśle ze sobą spasowane, także trzeba się naprawdę nieźle wyrabiać, żeby rozebrać tego kałacha na czas. Później jest składanie, no to już normy, jeśli chodzi o czas składania tej broni, to są troszeczkę lepsze, bo tam 22 sekundy i poniżej to jest piątka, no to już w sumie dosyć taka przystępna ta norma jest. Najlepiej w sumie, jak się to robi na tych treningowych broniach, bo wiadomo, że ta broń, którą my posiadamy, każdy tam posiada jakąś swoją broń, ma przydzieloną, to ona jest no nie jest zbyt często używana, nie ma się co oszukiwać, te limity na amunicję są bardzo małe w tej chwili podczas szkoły, może raz w tygodniu, może jakieś szkolenie jest, strzelanie jest, to też kilka, pięć nabojów się wystrzela, maksymalnie tam, nie wiem, 10 mieliśmy raz chyba, czy 15 podczas nocnego strzelania. Także rewelacji nie ma i ta broń nie jest tak rozklekotana, więc ona jest dosyć ściśle spasowana i tego swojego kałacha naprawdę jest ciężko rozebrać i złożyć w tym wyznaczonym czasie, ale te kałasznikowe, treningowe, one są tak rozklekotane, że już można poszaleć i porozkładać sobie
i poskładać dosyć szybko, w dobrym czasie. Więc egzamin jest chyba nawet na tych właśnie treningowych sprzętach, więc nie będzie problemu. Jeśli chodzi na przykład o tą normę, gdzie się pada, gdzie się przeładowuje, wymienia magazynek, to w sumie też dużą rolę gra, jak sobie przygotujemy właśnie magazynek w ładownicy. Ładownica jest akurat po prawej stronie pasa. No i kwestia tego, że trzeba sobie po prostu ją przygotować, bo tak naprawdę jakby chciał człowiek już padając na ziemię i wyjmując ten magazynek, jeszcze odpinać ładownicę, jeszcze szukać tego magazynka w tej ładownicy, to nie wiem, czy w te 12 czy tam 15 sekund by się wyrobił. A taki trik nam podpowiedzieli, że warto sobie jakby wieczko tej ładownicy zapas schować, z kolei pod magazynek włożyć sobie coś tam, jakieś szmaty, żeby on wystawał, także o wiele lepiej wtedy wyjąć ten magazynek. No a wszystko już później zależy od tego, jak szybko przeładujemy i jak szybko włożymy ten magazynek do broni. Z innych... No, ja tu gadu, a mi się paliwo kończy. A stację benzynową trzeba będzie gdzieś znaleźć. Ile my tu paliwa mamy? 68 litrów na 136 km. No nic, czekamy na stację w takim razie. Z innych takich norm... Aha, jest dosyć ciekawa norma rzutu granatem. Akurat rzucamy... Egzamin jest... odbywa się... na granacie, takim RG-42, to jest granat zaczepny, odłamkowy. To nie jest taki typowy granat, jaki możemy sobie właśnie w grach zobaczyć, typu Battlefield, Call of Duty, czyli ta F1 poczciwa, takie jajko z takimi kwadracikami naciętymi. Też te granaty też występują w wojsku, też się je używa, ale na egzaminie rzucamy takim granatem tak zwanym właśnie zaczepnym. RG-42 to jest granat, który... No to jest taka puszka mała, w którym się wkręca zapalnik i ona ma za zadanie właśnie razić odłamkami tam na odpowiednią odległość. No i takim granacikiem właśnie sobie rzucamy i tam normy są też różne. Rzuca się z postawy stojącej, klęczącej, leżącej chyba nawet, ale egzamin to jest w ogóle z postawy stojącej tylko i wyłącznie. No i też są limity, że trzeba rzucić na 25 metrów, 30, 35, to też wiadomo, ceny są za to różne. Ale to też jest w sumie przeżycie, bo jak na treningach, to wiadomo, że się rzuca samymi takimi granatami, samymi skorupami tak naprawdę. A już na egzaminie jest rzut po prostu standardowym granatem, gdzie jest wybuch, więc się troszeczkę stresuje, jest człowiek trochę ma. No, przypadki były różne, jak tam dowódca kompanii opowiadał, że miał taki przypadek, że człowiek po prostu wziął granat, wkręcił zapalnik, odbezpieczył te wąsy na zawleczce, wyciągnął zawleczkę i co? I się rozmyślił, powiedział, że on nie rzuci i oddaje ten granat dla dowódcy, który tam stoi i asekuruje. No, też mówi, to miał dosyć ciekawa sytuacja, bo wszystko w porządku, nagle się człowiek rozmyśla, mówi, nie, on nie będzie rzucał tym granatem, bo się boi. To takie różne właśnie przypadki są. Były też przypadki rzucania granatów praktycznie pod nogi, bo to się rzuca z takiego jakby okopu przystosowanego do rzutu granatem. No i jak się gdzieś tam, powiedzmy, człowiek zamachnie i zawadzi ręką o ściankę tego okopu, to mu ten granat może wypaść. I wtedy pod nogi, no to tak jak gościa się momentalnie zahabety i przerzuca przez ściankę taką, tam jest taka ścianka specjalna, żeby właśnie dla bezpieczeństwa, żeby nie uszkodzić przy wybuchu. Także różne przypadki bywają z tym granatem. Jest to w sumie chyba taka najbardziej stresująca norma, że tak powiem. Bo to jednak trzyma się w ręku potężny ładunek wybuchowy, także coś może nie pójść tak i może po prostu wybuchnąć i narobić biedy. Chociaż warunki bezpieczeństwa są dosyć ostre, że tak powiem, i przestrzeganie ich to jest jakby podstawa. Dobra, co my tu mamy?
ciągniemy na trochę podwórkę. Gdzie ja w ogóle jestem? Już na autostradzie, czyli co? Do Salzburga dojechaliśmy? Znaczy na tą autostradę na Salzburg. Właśnie, i zmęczenie, i paliwo się kończy. Narozrabiałem trochę zaraz 75 km. Dobra, dawać mi tu mapę. Tu jesteśmy. O, coś czuję, że nie dojadę tutaj do tej stacji benzynowej. No dobra, próbujemy. Spróbujemy powoli na tempomacie. No i tak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o te normy ze szkolenia ogniowego. Tam jest jeszcze... Aha, jeszcze jedna norma jest, to jest strzelanie. No, się strzela do takiej figury bojowej po piersie. To jest taka sylwetka jedynie po piersia, czyli tułowie tak naprawdę, pasa w górę oraz głowy. Nie wiem, pewnie wiadomo, część z was pewnie wie, jak to wygląda. Może miała z tym styczność, może sami nawet strzelaliście z broni pneumatycznej. No i się strzela na odległość 100 metrów. Ten cel jest na 100 metrów ustawiony, jest 5 nabojów, nabojów. No i wiadomo, powyżej 40 punktów to jest piątka i 35-40 to jest chyba czwórka i poniżej 30, od 30 do 35 to jest trójka, zaliczenie. I już poniżej 30 po prostu jest dzida, tak zwana. Czyli norma niezaliczona. Swoją drogą wcale nie jest tak łatwo trafić. Niektórzy to nawet w cel nie trafiali, więc też różne przypadki chodzą. Także różnie to bywa. Z innych norm... A właśnie, to co mówiłem. Czołganie i holowanie rannego. No, samo czołganie to tam jest bodajże na 50 metrów. Chociaż to też jest kruczek, bo jak ktoś się czołga jedynie używając rąk, a nie pomaga sobie nogami, to można naprawdę się zmęczyć po tych kilku metrach już być wypompowanym, a tu pomoc cały pic polega na tym, żeby właśnie pomagać sobie nogami, odpływać się nogami. Może to też trzeba wiedzieć więc jak to wykonać. Natomiast jeśli chodzi o holowanie rannego, to jest taka dziwna norma. Ona jest o tyle dziwna, że po pierwsze... Dobra, jedziemy środkowym, bo tam będzie dalej prosto. Ona jest o tyle dziwna, że po pierwsze ranny musi mieć założoną maskę przeciwgazową. A oczywiście osoba, która go holuje, czyli transportujący, nie musi mieć tej maski założonej. No to jest druga jakby strona medalu. A z drugiej strony, no tam są tak wyśrubowane czasy, że naprawdę jakby ranny nie pomagał, że tak powiem, to holowanie takiego człowieka, który tam waży 70-80 kg, tam powiedzmy w 2 minuty chyba jest, czy jakoś tak, to naprawdę nie jest proste i nie wiem, czy to jest wykonalne w jakikolwiek sposób. Chyba że się jakiegoś gościa lekkiego, co tam 50 coś kilo waży, holuje. Więc tak naprawdę to jest taki pic na wodę, bo i tak ten ranny no, na egzaminie po prostu druga osoba to pomaga, po prostu odpycha się nogami tak samo jak holujący, więc jest taka ściema po prostu ta norma. No ale takie mamy normy i takie mamy egzaminy. Taki jest system szkolenia ułożony, że nie ma wyjścia, trzeba się do tego dostosować. Z takich właśnie egzaminów praktycznych to czegoś nie pominąłem, nie pamiętam już, ale coś tam jeszcze było, już nie mogę sobie przypomnieć. Inną sprawą to jest właśnie ten egzamin z WF-u. Tam są cztery konkurencje główne, czyli bieg na 3000 metrów, też trzeba się wiadomo w odpowiednim czasie zmieścić. Zaraz zobaczymy, ile to paliwa mamy. O, już koniec. Dobra. Zaraz zakończymy naszą jazdę. Otóż to. Dobra. Czyli co? Dzwonimy po pomoc, tak? Wezwij pomoc drogową. Tak jest. Ja chyba do jakiegoś miasta przekieruję, z tego co pamiętam. Tak, do Nürnbergu. No dobra.
teraz będę musiał się z miasta wytaraskać. Zaraz zobaczymy, gdzie mnie postawiło. A w ogóle po instalacji tej łatki 1.3.1 gra automatycznie anuluje wszystkie aktywne ładunki nasze i naszych pracowników. Nie wiem, czy naszych pracowników też? Chyba tak. I oczywiście nie daje nam kary i przestawia nam ciągnik w bezpieczne miejsce. Czyli ja na przykład będąc gdzieś tam w Niemczech, jak zainstalowałem tę łatkę, to pojawił się samochód w garażu w Szczecinie. Także dosyć dobra rzecz. O, przy serwisie jesteśmy, to od razu sobie naprawimy, jak jakieś uszkodzenia są. No są uszkodzenia eksploatacyjne. A właśnie, odnośnie, dobrze, że jestem w serwisie. Ta łatka wprowadza nam skrzynię biegów, możliwość dokupienia skrzyni biegów. No i Scania ma akurat skrzynię te OptiCruise. To są te tak zwane zautomatyzowane, zrobotyzowane skrzynie biegów. One tam mają opcję automatycznej zmiany, więc tak to wygląda. To o tym chyba zapomniałem wam powiedzieć, omawiając tę łatkę. No dobra, jedziemy. Zobaczmy tylko, jak to z zewnątrz wygląda. W Nürnbergu jestem, to mnie zaraz tutaj przekieruje na Salzburg. Przydałoby się przespać. Nie, dobra, dojedziemy już do samego końca. Ale ścinka. O, w mieście nieźle ścina. Drzemka za kółkiem. No trudno się mówi. No i wracając do tego egzaminu z WF-u, tam kontynuując, to tam był bieg na 3000 metrów, brzuszki, podciąganie się na drążku i taki bieg wahadłowy, to jest 10 razy 10 metrów, to są tyczki na odległość 10 metrów i trzeba 10 takich długości zrobić. Tak to wygląda, tam są oczywiście limity czasowe. Jak na wszystko w wojsku oczywiście muszą być limity czasowe. To jest też taka rzecz, jeśli chodzi o ten czas taki. W wojsku wszystko ma limit czasowy, to tak średnio mi się podoba w niektórych kwestiach, no wiadomo, w niektórych aspektach wymagane jest, żeby coś zrobić szybko, ale w niektórych wymagane jest, żeby to zrobić, a nie zrobić to w określonym czasie, także. No ale to są jeszcze zaleciałości z dawniejszego systemu szkolenia. A właśnie, nie powiedziałem wam też o jednej normie. To jest norma z obrony przeciw bronią masowego rażenia. To jest między innymi norma zakładanie maski przeciwgazowej na czas. Tam jest bodajże chyba 7 sekund albo 9 sekund. Trzeba to zrobić. 9 sekund bodajże. No ale ta druga norma to jest zakładanie takiego ubranka gumowego chroniącego przed skażeniem. No i to jest, powiem wam, taki wymysł niesamowity. Teraz tak, gdzie ja tutaj pojadę? Tu prosto, a tam pojadę w prawo. Dlaczego wymysł? Bo te ubrania, które rzekomo mają nas chronić przed jakimś tam skażeniem, to są ubrania z lat 60., 70. To jest, nie wiem, może widzieliście gdzieś na zdjęciach czy na filmach takie ubrania. To jest taki płaszcz gumowy z kapturem. Buty przypominające te wodery wędkarskie, czyli takie gumowce z nogawkami i rękawice. No i to wszystko jest na takich paskach gumowych z otworami, gdzie to się zapina na takie guziki. No i wszystko by było w porządku, gdyby... Oj, 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 zaraz tu przydzwonię, gdzieś chyba naprawdę trzeba znaleźć nocleg.
Wszystko by było w porządku, gdyby to jakoś było w miarę dobrze skonstruowane. A mówię wam, zapiąć to w 9 sekund, wyrobić się, żeby założyć na siebie to ubranie i zapiąć te guziki, gdzie często się zdarza, że guma jest już sparciała po prostu i nie nadaje się już do niczego. Po 30 latach ma prawo po prostu. Te otwory w tych paskach są takie malutkie, że czasem człowiek traci 2 minuty na zapięcie takiego jednego otworu guzika. Także to jest naprawdę poronione, bo w tej chwili te nowoczesne ubrania chroniące przed skażeniem to są takie, one wyglądają jak płaszcz malarski. Je się po prostu nosi w takiej małej torebeczce i w razie tam jakiegoś skażenia czy tam alarmu o skażeniach wyjmuje się, zakłada, zapina i to trwa kilka sekund w sumie. Z tym, że tu jest kolejny kruczek, bo coś takiego jest jakby jednorazowe, czyli po użyciu tego trzeba to po prostu wyrzucić. Nie można tego jakoś umyć, wyczyścić, bo po prostu traci to swoje... O, masz. Teraz gdzieś wydzwonię. Traci to swoje właściwości, no i trzeba to wyrzucić. No i oczywiście co? Koszty. Jak wszędzie liczą się koszty, bo jakby chcieli to wprowadzić do szkolenia podstawowego dla takich ludzi właśnie jak ja, jak tam ludzie, którzy się szkolą w służbie przygotowawczej, to by mnóstwo pieniędzy poszło i podejrzewam, że nikt się na to nie zgodzi. A te gumowe ubranka, one już mają tyle lat, tyle przetrwały, że po prostu stosują je nadal. Ale według mnie jest to... one wcale nie pomogą w ochronie przed skażeniem, bo naprawdę założyć to w kilka minut to jest po pierwsze graniczy z cudem, a po drugie no, wątpliwa jakość jest wykonania tego ubranka. Także to jest taki jak pic na wodę, że tak powiem. No i teraz jako że Polak lubi sobie kombinować i wymyślać różne rzeczy, to wpadli na to, jak po prostu ułatwić sobie zapinanie tego ubranka. Ale zaraz wydzwonię. O, masz. No, tak jak myślałem. Gdzie tu jest stacja benzynowa jakaś i parking? Jest, dobra. Blisko. Dojedziemy. Ja tu gadu i co? I wydzwoniłem, bo zasnąłem za kierownicą. I wpadłem na taki pomysł, żeby ponacinać sobie te otwory w tych paskach, w tym płaszczu. Żeby po prostu łatwiej było zakładać. No i to jest chyba jedyne wyjście, bo naprawdę bez takich kombinacji człowiek tego nie zrobi w 7 minut. Czy tam chociażby w 9, żeby to zaliczyć. Także kto nie kombinuje, ten po prostu nie ma. Wojsko to jest taka instytucja, że tam trzeba się nauczyć kombinować po prostu. I wprowadzać jakieś swoje patenty, bo inaczej to... nie da rady. Dobra, gdzie ta stacja benzynowa? Jest. I hotel, dobra. W końcu. Oj, znowu mało brakowało. 20 godzina. Kilka godzin snu. No to tak, myślę, że w nocy się obudzę. A jeszcze coś tam było napisane, że odnośnie tej łatki 131, że dźwięk
deszczu, dźwięk odbijających się kropel i w ogóle tego środowiska deszczowego w kabinie jest troszkę bardziej wyraźny, wyraźniejszy jest, więc to też poprawi. Wsteczny. Dobra. To idziemy spać. Tylko same kłopoty przez to są. Już daleko nie zostało do Salzburga. A, właśnie. Tym uderzeniem troszkę uszkodziłem sobie silnik. No trudno się mówi. No, ale dojedziemy do miasta i naprawimy tę przypadłość. Gdzie my jesteśmy? Nürnberg, Monachium nie dojedziemy, Salzburg. W Salzburgu jedynie będę mógł to naprawić. No dobra. To jedziemy do Salzburga, naprawimy. No, taka wtopa. No nic. Zasnąłem, to mam. No i tak to wygląda właśnie. Jeśli chodzi o to, co tam się ciekawego dzieje w tym wojsku. Całe to szkolenie będzie trwało do końca kwietnia, jak już wspomniałem, i teraz też właśnie wracam 10 i później będę przyjeżdżał tylko na takie pojedyncze przepustki, także nie spodziewajcie się filmów jakichkolwiek na moim kanale do końca kwietnia, to jest na pewno. No a później zobaczymy, no chciałbym wznowić działalność, nagrywać dalej filmy z modelarstwa szczególnie, bo już nie kleiłem, mówię, kilka miesięcy i też mi brakuje tego. Samej jazdy ciężarówką wirtualnie, w realu także mi brakuje, ale wirtualnie to mogę sobie siąść i jechać, w realu to już gorzej. Także będę chciał wznowić działalność, no zobaczę jak tam z pracą wyjdzie, bo po tym szkoleniu będę chciał właśnie spróbować się dostać do zawodowej służby wojskowej, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak to wszystko sobie jakoś poukładam, poogarniam, to będę dalej kontynuował tutaj działalność na YouTubie. No oczywiście dalej będą odcinki Walking Dead, będą dalej dalej mój audiobook, będzie ETS-2, modelarstwo będzie, myślę, że w końcu skończę tego Peterbilta nieszczęsnego, bo się tu mocno wszystko przedłuża przez to, że mnie nie ma. No i teraz odnośnie odpisywania na maile, no to znowu będzie dosyć długa przerwa, bo co prawda mógłbym odpisywać na wszelkie komentarze pod filmami z telefonu, bo mam dostęp do internetu tam, z tym, że tylko przez telefon, z tym, że w telefonach tak jest, że nie można odpisać na komentarz na zasadzie odpowiedzi, tylko po prostu jest jako oddzielny wpis, jako po prostu mój komentarz do danego filmiku, a nie jako odpowiedź do danego komentarza, więc to też jest dosyć spore utrudnienie i tego nie robię, bo po prostu taka osoba, jeśli ja odpiszę po prostu jako odpowiedź na jej komentarz, ona nie dostanie informacji o tym, że ja taki komentarz wystawiłem, taką odpowiedź wystawiłem, także nie robię tego i po prostu czekam na jakiś dłuższy okres wolnego. Teraz to będzie chyba Wielkanoc, ale to też będzie 2 dni, więc nawet nie wiem, czy siądę do komputera, żeby odpowiedzieć na ewentualnie jakieś komentarze czy maile. Także z góry od razu przepraszam za to, że nie będę odpisywał. I jakoś to po prostu będzie trzeba przetrwać ten okres.
nieszczęsne, a może i szczęsne, to się okaże w przyszłości. No i w sumie niepotrzebnie zmieniałem pas. Dobra. Wyprzedzamy gościa. No i tak się właśnie sprawy mają. Jakieś czytałem, że się zapowiada nam coś ciekawego, jeśli chodzi o DLC do ETS-a 2. Jakieś nowe tytuły. Coś słyszałem o Eurocoach Simulator, czyli o możliwości jazdy autobusami. To też dosyć ciekawe by było. Przewożenie ludzi. Ale nie tak ciekawe jak jazda ciężarówką z jakimś tam porządnym ładunkiem za kabiną. Chyba że to będzie jako DLC po prostu do ETS-a 2. No to by było dosyć ciekawe rozwiązanie. No ale mnie się bardziej marzy tutaj rozszerzenie sieci dróg na wschód i chyba bardziej w tą stronę pójdą dodatki. No i Skandynawia. To też coś na co czekam. No ale ważne, że coś się rusza, że wydają łatki, wydają usprawnienia, patche i inne pierdoły. Scena moderska jest cały czas aktywna, więc gra będzie żyła jeszcze dosyć długo. No i ważne, że te licencje w końcu się udało ogarnąć producentom. Bo to tak dziwnie wyglądało, jakieś Iveco czy Vaillanty. Jeszcze tylko Mercedes nam się tutaj wyłamał, ale to... Tak jak mówiłem, to jest właśnie Mercedes. Czy nam komputer pokazuje... Nie, ten nam na pewno nie pokazuje. Ten nam pokazuje, ile do celu zostało. 81 km, 80, o, już blisko. Salzburg prosto, no to my jedziemy prosto w takim razie. No, tekstury drogi z tamtej mapy Rise Project są naprawdę ładne. Polecam. W każdym razie, jak macie gdzieś tam ściągnięte tą modyfikację Rise Project, to weźcie sobie, wyciągnijcie po prostu taki pliczek Road Text SCS i tam jest, to są właśnie tekstury asfaltu. Dosyć realne. A, jest taka ciekawa przypadłość po tej łatce, teraz może zwróćcie na to uwagę, nie wiem czy to zadziała, zobaczcie na usterkach na most wjadę. Nie wiem czy to teraz w tej chwili zadziała. Nie, na tym moście akurat nie, ale tam musielibyście sobie cofnąć film. I na którymś z mostów jak wjechałem, to po prostu przyciemniony obraz został w usterkach. Jak zjechałem z tego mostu, to obraz wrócił do swoich naturalnych barw. Także taka ciekawostka. Bo niektóre mosty po prostu coś mają skaszanione. Z jakimiś tam blikami odnośnie grafiki. No a już nam mało zostało. 38 km jeszcze zajadę sobie. Do serwisu naprawię te nieszczęsne uszkodzenia. Przez te moje zaśnięcie za kierownicą. Niezła wtopa była. O, widać, że wjeżdżamy do jakichś większych aglomeracji. Mi się zaczyna już. Latarnie. A, do Austrii wjeżdżamy, to jest granica. No i ta muzyczka beznadziejna. Tu nas jest na to sposób, żeby tę muzyczkę wyłączyć. Trzeba odpalić jakąś piosenkę. O, i zatrzymać. Znaczy co prawda można to by było modyfikacją zrobić, czyli wywalenie tej muzyczki, ale nie mam chwilowo czasu, żeby się tym zająć i grzebać tam w plikach, także zostawię jak jest.
A i znowu paliwo. No tak, przecież wezwałem pomoc, a nie zatankowałem. Ach, siermięga. A do miasta dojadę. Trzeba by tu pas szybko zmienić. No masz czerwone światło. Dobra, jakoś to tam wygląda, zobaczmy z zewnątrz. Dobrze jest. Później pojedziemy, naprawimy. A najpierw trzeba je zaparkować. Podobno jakiś, czytałem gdzieś w komentarzach odnośnie tej nowej łatki, że są problemy z parkowaniem. Zobaczymy, w czym jest problem. Zobaczmy, jak nam to wyszło. O, całkiem ładnie. Pewnie spóźnienie było. A nie, uszkodzenie 2%. O, tak jak myślałem. Teraz zobaczymy, gdzie jest prawa. Dobra, w następnej jeździe sobie po prostu zajadę do serwisu i naprawię ciężarówkę. Także dziękuję Wam wszystkim za poświęcony czas, za obejrzenie odcinka i no, taka sytuacja jest, że kolejny będzie po prostu za najwcześniej za 2 miesiące. Tak jak wspomniałem, nie będę odpisywał, bo na razie nie mam możliwości na jakieś pytania.
chyba że wyślecie mi zapytanie jako mail, to wtedy postaram się odpisać. Jeśli pytanie będzie w komentarzu, to po prostu nie odpiszę, bo nie mam takiej technicznej możliwości. O tym już mówiłem. No cóż, przejażdżka była, ale się skończyła. Zapraszam w takim razie na kolejny odcinek, który będzie, tak jak wspomniałem, najwcześniej za 2 miesiące. Chyba że coś się zmieni, ale nie planuję sam osobiście takich zmian. Także dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.